30 dzień stycznia, wtorek. Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. Zaparkuj i jedź dalej. To będzie jedna z funkcji, które będzie spełniać centrum przesiadkowe planowane w obrębie Bolesławskiego Dworca Kolejowego. O tym, ale też o kosztach i kolejnych fazach realizacji tego projektu w naszym materiale telewizyjnym. Mówiliśmy już w naszych wydarzeniach o tym, że idea centrum przesiadkowego przechodzi powoli w proces jej realizacji. Są już pieniądze na opracowanie koncepcji i projektu, które Bolesławiec otrzyma z Unii Europejskiej. A centrum ma się stać osią komunikacyjną dla miasta i regionu. To ma być podstawowa funkcja stop and drive. Zaparkuj samochód i jedź. Planujemy tam budowę parkingu dla samochodów osobowych, oczywiście przystanków dla komunikacji miejskiej, przystanków dla busów, przystanków dla komunikacji międzymiastowej i międzynarodowej. Pierwsza faza realizacji projektu polegać będzie na pracach projektowych. Wartość tych prac w obu obszarach realizacji, czyli na pograniczu polsko-czesko-niemieckim oraz austriacko-słoweńskim, wyniesie 2 344 000 euro. Bolesławiec otrzyma z Unii Europejskiej na opracowanie projektu ponad 235 tysięcy euro, a wkład własny miasta wyniesie 41 tysięcy. Planujemy rozpocząć już prace studyjne i projektowe w tym roku i to w pierwszym kwartale 2018 roku, tak aby cały projekt rzeczowo można było zakończyć do 2022 roku. Koncepcja i projekt centrum przesiadkowego to jedno, ale drugą kwestią jest jego budowa. Koszt tej inwestycji w zależności od zastosowanych rozwiązań będzie opiewał na kilkadziesiąt milionów złotych. Aby temu podołać, miasto będzie musiało uzyskać zewnętrzne dofinansowanie. I o takie będzie się starać. Punktem wyjścia do tego jest jednak koncepcja i projekt. Oś czasu to tytuł wystawy Jana, Krzysztofa i Michała Powałków, którą oglądać możemy w Galerii Mała Biała w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Nie zawsze jest tak, że artyści są na wernisażu swoich prac, ale w przypadku tej wystawy stawili się w komplecie. To wyjątkowy wernisaż. Tymi słowami dyrektor Bolesławieckiego Ośrodka Kultury Ewa Lijewska-Małachowska otwierała wystawę w piątkowy wieczór w Galerii Mała Biała. Wystawę trzech spokrewnionych artystów, ojca Jana i synów Michała i Krzysztofa Powałków. Wspaniałe dzieła sztuki, technika olejna, to jest taka moja ukochana technika, malarstwo olejne. Wyjątkowy wernisaż dlatego, że taki rodzinny. Malarstwo Jana, Krzysztofa i Michała Powałków to komentarz do współczesnych problemów cywilizacyjnych i kulturowych. Stawiają pytania o rolę i pozycję człowieka we współczesnym świecie, zmuszające widza do refleksji i zastanowienia. Artyści preferują technikę olejną, lecz tworzą też cykle rysunków ołówkiem, tuszem i temperą. Tytuł dzisiejszej wystawy Oś czasu. Proszę Państwa, można to ująć w trzech słowach. Przemijanie, przeistaczanie i metamorfoza. Bohaterowie na obrazach artystów są zawieszeni w czasie, na granicy rzeczywistości i podświadomości. Zagubieni na styku różnych światów, poszukujący światła. Dlaczego oś czasu? Ponieważ wszyscy trzej malujemy, to nasza trójka jest taką swoistą osią czasu. Ja jestem jak gdyby początkiem, natomiast moi synowie są tą częścią, która będzie trwała jeszcze dość długo. W malarstwie Jana Powałka można dostrzec treść i ideę ukazane poprzez połączenie abstrakcji i realizmu. Natomiast na obrazach Krzysztofa i Michała, kontynuujących dzieło ojca, dominuje realizm. Przekaz wszystkich trzech artystów jest nasycony symbolizmem i surrealizmem, ale najbardziej w tym wszystkim realny jest człowiek. Człowiek, który jest zagubiony, człowiek, który jest gdzieś wrzucone w jakąś nienaturalną dla niego sytuację, miejsce. Człowiek odizolowany, człowiek borykający się z takimi problemami,
codzienności, ale nie tylko, bardziej również egzystencjalnymi. By w malarstwie, czy w poezji, czy gdziekolwiek indziej mówić prawdę o człowieku, warto go przedstawiać tak, jak został stworzony przez Boga, podkreślał Krzysztof Powałka. Człowiek najbardziej szczery, najbardziej uczciwy, to jest pewna metafora, to jest człowiek nagi. Nagi dlatego, że właśnie nie jest ukryty pod żadną maską, pod żadnym krawatem, pod żadnym ubiorem. Jest taki, jakiego Pan Bóg stworzył. Jak podkreśla Krzysztof, podstawą ich malarstwa jest piękno zewnętrzne i wewnętrzne człowieka. Zapraszam teraz na blog Wiadomości w skrócie. Na początek zaś wiadomość o sukcesie Kacpra Greli, boleseckiego szachisty. Kacper Grela zwyciężył w 17. międzynarodowym otwartym turnieju szachowym Marienbad Open w czeskich Mariańskich Łaźniach. W turnieju wzięło udział ponad 100 zawodników z 15 krajów. Bolesławianin rozegrał 9 partii, wygrał 6 spotkań i 3 zremisował. Jeleniogórska prokuratura okręgowa wydała komunikat w głośnej sprawie śmierci w Egipcie Magdaleny Rzet. Zwrócono się mianowicie do biegłych psychiatrów o wydanie opinii w sprawie zdiagnozowania nietypowych zachowań zmarłej przed jej śmiercią. Dotąd jednak prokuratorzy nie znaleźli dowodów mogących wskazywać na fakt, że Magdalena Rzet padła ofiarą przestępstwa. Najpopularniejszym dzielnicowym w regionie został młodszy aspirant Konrad Kalinowski z Komisariatu Policji w Wielczu-Laskowicach. Zwyciężył w głosowaniu, które zorganizowała Gazeta Wrocławska. Uroczyste zakończenie plebiscytu odbyło się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Część z dochodu za SMS-y, które wysłano w ramach plebiscytu, przeznaczona będzie na pomoc dla rodziny poległego na służbie policjanta podkomisarza Mariusza Koziarskiego. Z 30 stycznia rozpoczyna się tegoroczna kwalifikacja wojskowa, która obejmie około 220 tysięcy osób i potrwa do 28 kwietnia. Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach podane zostały do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta imienne wezwanie. Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu NCK Kultura Interwencje 2018. Do składania wniosków w programie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury. Wnioski będą przyjmowane do 14 lutego. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania w ramach programu określono między 31 marca a 20 listopada 2018 roku. Rozpoczyna się kolejna edycja programu Dolnośląskie Małe Granty skierowanego do mieszkańców Dolnego Śląska, głównie do nieformalnych grup działających na terenie całego województwa. O dotacje mogą się starać zarówno członkowie organizacji pozarządowych, jak i niezrzeszeni w żadnych strukturach Dolnoślązacy. Zainteresowani mogą składać wnioski o wsparcie projektów kulturalnych, sportowych, turystycznych, a także warsztatów, akcji edukacyjnych, działań dla młodzieży czy seniorów. Najważniejsze jest, by każdy z projektów dotyczył społecznej aktywności Dolnoślązaków. Wnioski można składać do 15 lutego na projekty realizowane do 30 czerwca. Zbliża się spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych. Uczestnicy spotkania zasiądą przy wspólnym stole i ważne, by na stole nie zabrakło choć skromnego poczęstunku. W materiale zatem o tym, w jaki sposób można pomóc w organizacji tego wydarzenia. Dobiegają końca przygotowania do sobotniego spotkania opłatkowego osób niepełnosprawnych. Weźmie w nim udział blisko 800 osób. To niepełnosprawni z całego bolesławieckiego powiatu wraz ze swoimi rodzinami i opiekunami. Uczestnicy spotkania zasiądą przy wspólnym stole. Jak co roku organizatorzy starają się, by na stole nie zabrakło poczęstunku. Ze swej strony zwracają się z prośbą o wsparcie do bolesławieckich piekarni i cukierni, ale liczą też na mieszkańców miasta. Jeżeli ktoś naprawdę chciałby
pomóc i czuję się taki, no czuję potrzebę pomocy właśnie tym naszym podopiecznym, to bardzo proszę przynieść w piątek po południu blachę ciasta do pierwszego LO, tam do hali sportowej i tam będziemy czekać. My już tam będziemy od 10 godzin, może nawet od 9, także czekamy na ten dobry gest i miły gest od ludzi. A samo spotkanie rozpocznie się w sobotę o godzinie 10 w hali pierwszego liceum ogólnokształcącego. Tradycyjnie rozpocznie się wspólną modlitwą podczas mszy świętej. Po reklamach prognoza pogody dla Bolesławca na środę. Po niej znowu rozdawać będziemy wejściówki na Termy Bolesławieckie. Potem zaś zapraszam na program o inwestycji sportowej, która rozpocznie się niebawem na Polanie Jakuszyckiej. Zatem dziękuję za uwagę.